Witajcie ludzie, z tej strony PerKorn, a to w Danganronpa, The Shepard's Game. Jest to gra, która opowiada o grze Sheparda oraz oczywiście jest to fanowska gra. O czym ona opowiada, to wiem się dopiero. Zaczynając tą grę. Ludzka rasa nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Nieważne, na co muszą się napotkać. Nieważne jaka tragedia, zawsze odżyjemy na nowo. Zawsze wrócimy. Jak... chyba karaluchy, nie możesz nas po prostu zabić. Okej, może przesadziłem dokładnie z tymi robakami, ale łapiecie, nie? Jesteśmy kreaturami, które mogą się zaadaptować i przetrwać. 9 lat temu to się wydarzyło. Najgorszy, najbardziej rozpaczliwy wypadek ludzkiej historii. Albo tragedia w skrócie. To było daleko w Japonii. No, daleko dla Amerykanina przynajmniej. Była tam Akademia Nadziei. Też Akademia Hopespeak. Miejsce, gdzie elitarni się zbierali. Elitarny piosenkarz, elitarny hazardzista, cokolwiek. Jeżeli jesteś najlepszy w tym, co robisz, to tam idziesz. Są ci, którzy są później wybierani liderami na przyszłość. Wszyscy w jednym miejscu. Wtedy tragedia miała miejsce. Prowadziła do psychopatycznej elitarnej rozpaczy, czym nosimy. Ci elitarni studenci zostali rozwaleni, znaczy zabici, i zabójcza gra wkrótce podnosiła za tym. Jednakże, oprócz jej prób, aby rozszerzyć rozpacz, Enoshima została pokonana i umarła własnymi rękoma. Jakby nie było źle wystarczająco, Tower City, znaczy wypadek Tower City, miał też miejsce. Osoby, które podążały za Enoshimą, kontynuowały jej pracę. Używały pokręconych machin i prania mózgu. Bezsilne dzieci były zmuszone mordować dorosłych. Śmierć po prostu była mogła być wyliczona w tysiącach. Ale wciąż, nawet wtedy nadzieja przetrwała. Ludzie tam pozwolenie na się nie upadli, rozwaleni i wyparowali. Oprócz obrażeń nawet Tower City wróciło. Próby rozszerzenia rozpaczy ostatecznie zawiodły. Nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. To okropne wydarzenia nie zrobiły niczego, ale pokazały nową nadzieję. Pokazały, że nadzieja znajdzie swoją drogę. Podążając za przykładem Japonii, coraz więcej i więcej akademii jak Hopespeak wybudowano. Każdy kraj miał jedną. Stały się... bekony? Działa nadziei symbolizowały pokonanie rozpaczy. No tak, to tutaj gdzie ja wchodzę. Nazywam się Leon Bertacht. Jestem elitarnym... chemikiem. Ale skoro na imię Leon, to może od kiedy byłem mały, zawsze kochałem miksowanie rzeczy. Od moich pudełek na sok, kiedy mi byłem w pieluchach, do świecących się rzeczy, które znalazłem w... nie wiem, szpince? Nawet kiedyś umarłem, kiedy przypadkowo zrobiłem kras chlorinowy, kiedy miałem 8 lat. Cóż, żyjmy i uczmy się, tak powiadają. Uczymy się z każdym dniem. Nigdy nie widziałem samego siebie jako elitarny wcześniej. A tydzień temu otrzymałem zaproszenie do północnej północnoamerykańskiej gałęzi Akademii Hopespeak. To było trochę tam w lasach za Washingtonem. Ta, to raczej jest odizolowane. Ale jest piękno, cicho i sanktuarium dla elitarnych. Nie tylko to, ale to nie wezwanie tylko dla adekwacji. Nie, moje zaproszenie było specjalne, bardzo specjalne. Chcecie wiedzieć czemu? Nie. Żebym ja mógł... Nie mogę pamiętać. Nie mogę pamiętać niczego. Wszystko co... wiem, że to jest ten nieznajomy pokój. Prolog. Witamy w rozpaczy. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Byłem w pociągu prowadzącym do Hopespeak. I następny moment budzę się tutaj. To ten dziwny nieznany pokój. Niczego sprawdzić nie mogę. Pewnie mogę stąd... to chyba ma przedstawiać okno. Co jest kurwa? Wyglądało jakby tutaj było okno, ale wielka solidna metalowa płyta jest przypięta do ściany. Nie tera. No jak nie tera? Przeszukaj szafki. Nie tera. No kurde, nie tera. Teraz nie czas oglądać telewizji. Nie tera. A tera? Ja pokażę to tutaj, tak przypuszczam. Zobaczmy co tam jest. Nie tera. Idę do innego pokoju. Powinien skupić się na wystaniu się stąd, a nie oglądaniu pokoi. Nie tera. Powinien skupić się na wystaniu się stąd. Nie tera.
Dobra, idę. Nie teraz, albo nie tędy. Co widziałem, kiedy... No bo nie będzie mówił, to mówię swoim głosem. Co widziałem, kiedy wszedłem do, nie wiem, głównego holu? Było tutaj wiele ludzi zebranych i no, tam stoi jakiś rycerz, gadając do samych siebie w różnych tonach głosu. Obiektem każdej dyskusji były te wielkie, żelazne drzwi. Tam na dole, których nie widać, ale na sobie wyobraźcie, że są. O kurna. Wątpię, że to się otworzy wkrótce. Jo. Muskularny gościu patrzy się na mnie, jakbym je mierzył. Cześć. No cóż, nie mogę tego otworzyć. Ty też pewnie nie możesz. Ale co? No drzwi są tutaj prawdopodobnie walimy od godziny. Nazywa się Chuck, jestem elitarnym westrelem. Mały łacisza zapada między mną, a górą człowieka. No to ten. Myślę, że spróbuję sam później. Zobaczę ci później. Otrzymano item. Karta czeka. Kto to czek? Jakie mam skille? Nie mam żadnych, ale chamska gra. Karta czeka. Nazywa się Jack Mondo, ten Wester. Status OK. Fajnie. Tak, coś więcej? Nie. Nie teraz. Jest taka dziewczyna, która czyta książkę w rogu. Wyglądałoby na to, że ignoruj każdego. Pardon? Jestem zajęta. To jest czas na czytanie. To jest zawsze czas na czytanie. Sargon Mondro Rolande. Kogo? Poetyka. Autora duchów. Ukrytego barda? Jak możesz nie znać najbardziej sławnego ukrytego autora ever? Jak mam go znać, jeżeli jest ukryty? Ukryty to nie znaczy, że nikt go nie może zobaczyć, ty głupcze. Jego historie są wszędzie na internecie. W ogóle czytasz? Jestem bardziej gościem telewizji. Oczywiście. Politycy. Dziwki w kostiumach, nieźli iluzjoniści, cicho hedupki i teraz jeszcze nie literowany ziomek. Na razie jestem Medi, elitarny geograf. Możesz już iść. Miło mi cię poznać także. Zdobyj to przedmiot, Medicard. Ten rycerz mnie ciekawi. Dorosła wygląda jest ta dziewczyna, przegląda swój notatnik. Więc Vito idzie na swoich butach na piątkę. Skamperzy wciąż potrzebują jego... Patrzą na notatki, ta dziewczyna uśmiecha się do mnie. O, wybacz, sprawdzam zapisy jednego z moich pacjentów. Jestem Sofia, miał cię poznać, nawet w tych okolicznościach. Obudziłaś się w dziwnym pokoju także? Tak, i teraz jestem jeszcze w dziwnicznym pokoju z masywnymi żelaznymi drzwiami. Ryt tego wielkiego gościa tam, udajczo z nich, już nawet się wpasowuje, nie? Jeżeli wciąż tak będzie robił, sprawi, że będzie miał weterynarza, który naprawi jego ramię, czy coś. Raczej słodka grubiasto wyglądająca dziewczyna stoi, patrząc się na wielki ekran na ścianie. Więc myślisz, że co oni mają na tym ekranie? Co mają? Da, Spark Pinks i The Pink Princess. Zagrają to? Wątpię. Nie oglądałem tego ostatniej nocy. Chciałem zobaczyć, jak poszło. Jak ci poszło? O, ups, to nie zapomniałam powiedzieć. Jestem Shinbojuna Rusykawa, elitarna aktorka głosowa. Gram Mimi The Pixie Princess w własnej sobie. To wspaniale! Ale ty ten po prawej na górze, powiem, starkuje. A to wspaniale, ale myślę, że nie będę oglądał anime. Tak będę, i tak na to będę czekała. Coś wyjdzie, nie? Jestem pewny, że tak. Te stalkerze, zaglądasz jak Izuru. Co to kurna jest? Dotknięcie ich wygląda raczej na swój pomysł. Ty, pchnę gościa i tyle. Oh. Młody gość patrzy się na mnie. Znaczy, który się patrzy na laserową. Przejście odwróci się do mnie. Nie wygląda na rozmawiającego zbyt wiele. Jestem Leon. Miło cię poznać. Stefan. Aha, okej. Okay. Więc jesteś elitarny także? Ta. A którym? Nie teraz. Wydało na to, że nie chce do mnie gadać. Rycerz. Gościu w dziwnym ubraniu rycerza wyglądało, że był zszokowany przez moje podejście, oddychając ciężko, jak się próbował uspokoić. Nie strasz mnie tak! Wybacz, nie chciałem. Bo w ręcu i hem, gościu wziął kilka głębokich oddechów. Jestem The James, elitarny cosplayer. Aha! No, to wyjaśnia te dziwne ubranie. Czy to właściwie faktyczne asprawia? Co? Jednakże... nie wiem, chyba... Lakier jest po prostu fałszywym tam materiałem. Nieprawdziwa rzecz. Nie lubię używanie prawdziwych materiałów zwierząt. A nie jakieś tam pióro... A nie, on ma takie pióro na... na hełmie, nie? Czy pióro? Taki... Nie wiem, chyba ogon czegoś. No to wracam do sprawdzania tego. Jack powiedział, że użyje... mnie jako... tego... do wyważania drzwi, jeżeli nie mogę mu sprawić tego pokoju. Okej, to mi zabawę. A ty?
nieźle, dobrze wyglądającą, znaczy ubraną człowiek siedzi na kanapie. Ogląda mnie, odkiedy piłem do pokoju. A witaj tutaj, dobry panie, pozwól się przedstawić. Nie teraz. Strzelając do mnie uśmiechem polityka, wziął moją dłoń jak profesjonalnym, a jednak wciąż silnym pociśnięciu dłonią. Miro grande baron, elitarny dyplomata, przyjemność jest moja. Nagle miałem chęć, aby zagłosować. Musiał zaś też, jestem Leon Bernhardt, elitarny chemik. A chemik powiadasz? Jest jakakolwiek szansa, że możesz mieć coś pod ręką, żebyś stworzył żebyś stworzył coś, co by po prostu rozwaliło to rewolucyjne drzwi? Wybacz, przestałem nosić takie rzeczy po wypadku z liną taką do zjeżdżania. A? O czym ty gadasz? A okej, nie można tego pomóc. Musimy po prostu poczekać na coś, aż się pojawi. Aż ten muskularny gościu tam rozwali prawa fizyki, rozwali te drzwi. Którekolwiek najdzie pierwsze. A ty, baby? O, ktoś nowy! Miło wyglądająca dziewczyna z kwiatami na swoich włosach strzeliła do mnie uśmiechem, a wciąż ciepłym łopratającym od niej. Jestem Emi, elitarny biotanista. Miło cię poznać. Obudziłeś się w dormitorium też? Wieściło moje doświadczenie do Emi, ona pokiwała głową tak i westchnęła miękko. No to proszę zobaczyć, jesteś bezpieczny. Im więcej, tym lepiej. Oprócz jej śmiechu mogę zobaczyć smartfina na jej twarzy. Mam ją w dupie. Idziemy. Zamknięty. Nie teraz. Jest tutaj ktoś jeszcze? A nie. To idę w lewo. Elo. Boję zostać tutaj jeszcze. No po co? Może ekran mam sprawdzić. Ta, na pewno zostać da. Gówno. Idę stąd. Boję tutaj zostać. No po co? O, tu jakiś typek stoi. Nie zauważyłem go. Jakiś wampir. Dziwnie wyglądający człowiek w masce patrzy się na jedną ze statuetek. Jeżeli to jest przełącznik, być może aktywacja głosowa? Nie, zbyt proste. Pewna fala dźwiękowa? Szukasz czegoś? O, oczywiście, szukam tego triku. Musi być tutaj jeden, zawsze jest. Trik? Oczywiście, zawsze są triki w magii. Kiedy to nie jest magia, koncept dotyczy dziwnych drzwi też. Tak, przypuszczam. Więc ten trik pozostaje ukryty. Jest ten trik pozostaje ukryty, ale moja audiencja nie na to oczekiwała. Jestem Alex, elitarny iluzjonista. Nienawidzę być chamski, ale możesz... Ale mogę wrócić do mojego przeszukiwania prywatnie? Okej, powodzenia. Hej, każdy, nie wiem kto to. Chodźcie tutaj. Ta telewizja coś robi. A nie, to ta kobieta chyba, nie? Na moment tutaj była cisza pomiędzy nami. Ile u nas jest? 10. Ani słowa. Ani odgłosów, po prostu patrzyliśmy, aż ten statystyczny ekran powoli się ogarnie. Piksel po pikselu, wtedy się stało. Dostaliśmy pierwszy widok. Rzeczy, która była i nią. O Boże! Muzyka z Zero Escape! Szanuję tą grę! Naprawdę szanuję, o kurna, to już będzie miaska. Dokładnie z Virtus Assassin's Creed, czyli drugiej części. Czyli faktycznie ten ekran przypomina to, na czym się Zero pojawiał. O, dzień dobry, moi drodzy przyjaciele. Pojawiliście się wszyscy? Ekran pojawił nam jakąś dziwną kobietę. Włosy białe jak śnieg, a oczy w dziwnej czeluści. Drugie oko złote. Nie było widoczne, a inny teren dokładniej. Bez pokoju, bez cienia, po prostu pustka. Cieszę się zobaczyć was wszystkich bezpiecznie. Mały Leon tutaj spał zbyt długo, więc zaczął się martwić. Ciarki przeszły moje plecy, jak powiedziała imię. Ja już nigdy nie chciałem usłyszeć, jak to mówi ponownie. Słowa zmartwienia z twarzą jednak nieruszoną. Hej, dziwnie wyglądająca panno. Mówisz, że jesteś tą, która nas tu przyniosła? W pewnym sensie. O Boże, czy to jest jakiś pojebany fetysz do lochów, nie? Przyniosłaś tutaj, a robić okropne rzeczy. Czytałem to w książce. O, nie wiem, kto tu mówi co. Okropne rzeczy? Co? Jakie rzeczy? Nie lubię tych rzeczy. Rzeczy mogą być zabawne, jeżeli tylko je próbujesz. Wystarczy, proszę. Mówiliśmy się pozwolić naszemu hostowi przemawiać, zanim wyskoczymy do wulgarnych konkluzji. Dziękuję, mały Miro. Zawsze wiesz, co powiedzieć. Pomimo tej niepewności, która wisiała tutaj, powiedziałbym, że jego słowa przyniosły tylko ciszę. Jakie swoje imię? Niech za to. Monokula. A czemu tu jesteśmy? Aby zagrać w grę. Jaką? Grę do nardo! Grę dziesiątkową! Zabójczą grę dziesiątkową! A jaka to? Jakby to było tylko na tej krótkiej powiedzi,
Te dwoje wszyje? Będziemy grać w grę Szeparta oczywiście. Co to jest? Opisanie deklaruje, że to zaczyna się teraz. Czy Szepart to jest jakaś gra słowna na jakąś cyfrę z alfabetu? Przestań gradać z tym kryptycznym bullshitem. Wyjaśnij tą gównianą grę. Pan Monokula, proszę informuj o zasadach dotyczących gry. Och, to bardzo proste, mała Emi. Jestem Szepardem, a wy moimi podwładnymi. Ci, którzy są moimi podwładnymi, nie mogą wyjść z tych holu. Więc jeżeli chcemy... Więc musimy... Musimy wydostać się z bycia takim podwładnym? Jak mamy to zrobić? A, to jeszcze bardziej proste. Aby wyjść z tego, musisz stać się wilkiem. Wilk nie ma miejsca pomiędzy owcami. Stań się wilkiem i możesz wyjść. Okej. Okay. Wolontariuję się być wilkiem wtedy. Uspokój się, mały Aleksandrze. Tylko jeden z was może być wilkiem na jeden moment. Każdy z was może być wilkiem w jakimkolwiek momencie. Nie ma limitu, ale pośpiechu. Natomiast znowu poczułem ścisk w moim brzuchu. Moja krew stała się lodem. Czerwona flaga szła do góry. Ale musiałem spytać. Jak mamy stać się wilkiem? Musisz tylko zrobić małe, proste zadanie. Suspense. Zabordować po prostu przyjacielską owcę. No i! Powietrze nagle wypełniło się zmartwieniem. Ale teraz to był obieg strachu. Każdy zaczął patrzeć pomiędzy siebie. Większość z oczy padło na Jacka. Ale szczerze. Mięśnie czy nie mięśnie? Nie miało znaczenia. Na nasienko strachu zostało podłożone. Każdy był przerażony. Prolog. Witamy, rozpaczy się zakończył. A to dalej trwa. Rozdział pierwszy. Powody dlaczego. Myślałem, że skończy się na prologu. To jestem w szoku, szczerze, serio. Jaki wielki hol, ta czystołówka! Nigdy nie znałem pokoju, gdzie 10 ludzi byłoby aż tak cicho. Po natychmiastowej panice, która minęła, Miro zebrał każdego w pobliskiej stołówce. James płakał. A Migo tam próbowała pocieszyć. Jack spoczął na krześle. Nie miał co odpocząć. Maddie trzymała dystans od każdego. Steven i Alex siedzą przy barze, patrząc się cicho w te półki z kawą. Znaczy puszki z kawą. Shinbou śpiewa coś pod swoim oddechem. Sofia robi nic. Więc nie wiem, kto jest kurna kim. Jakby były obrazki, okej, okay, a ja mogę się domyśleć po imieniu. No więc bazuję za tym. To sprawia, że 7 ludzi, bo w ciszy, nawet nie mogli dostać słowa. Co to za głos? Druga godzina. Siedzieliśmy tak od godziny. Patrząc się na urządzenie w moim laptopie, nareszcie go odpaliłem. E-book studenta Hopespeak. Witaj, Leon Bernard, Eitan Helico. Odpalanie. Urządzenie, które było po jej kieszeni, nawet nie zrozumiałam, że jest. Wszyscy je mieliśmy. Nikt nie był zainteresowany w otworzeniu swojego. A ten gdzie idzie? Aha, okej. Okay. Okay, Stefan ogarnął swój 9 tą puszkę z kawą i on znowu mu przyjść na zasady. Zasady gry Szeparta protokołów. Owce nie mogą wyjść z budynku. Nie ma tu limitu czasowego gry. Wszystkie żyjące okoliczności będą zawierane, aż gra się zakończy. Intencjonalne zamordowanie owcy sprawi, że zabójca stanie wilkiem. Noc zaczyna się od 10 i trwa do 6. Woda jest wyłączona w kuchni w trakcie czasu nocnego. A, znaczy woda i kuchnia. Nie, że woda w kuchni. Czytanie pierwszych jest surrealistyczne. Zamknięci, zmuszeni, aby zabić dla wolności. Podobaj fajny tort. Nikt tego nie zrobi. Stefan zdawał się przestać... A nie, nikt tego nie zrobi. Stefan zdawał się przestać pić tą kawę, tak aby pierwszy powiedzieć sentencję, która przerwała ciszę. Wy goście czytaliście zasady, nie? Spójrz na drugą. Wydało na to, że nikt tego nie zrobił. I odgłos kilku ludzi wypełniło się powietrzu. Zasada druga, nie ma tutaj limitu czasowego. Wszystkie żyjące potrzeby będą zawarte. O, widzę, co mówisz. Uśmiech pojawił się na twarzy Miro. Wydało mu na to, że było bardziej szczere niż tego polityka. Dokładnie, tak tylko jak nic nie robimy, jesteśmy okej. Okay. Mamy jedzenie, mamy wodę, mamy miejsce do spania i gówno. Po co się śpieszyć? Przecież mamy rodziny i przyjaciół, prawda? Nie wiem, co powie, przyjdą do nas ewentualnie.
10 ludzi nie paruje przecież tak na... dla uniwersytecie. 10 ludzi nie paruje w uniwersytecie na zawsze. Fakt? Tego czata. Sugestia Stephena i słowa Sophie natomiast pełniły niepewną atmosferę. Nie wiem, czy Jack to ja, czy Alex. Da! Nie zgodziliśmy się grać w jakąś głupią, jebaną, zabójczą grę. Jebać monokulę, jebać ją, jej grę. Po prostu ją zignorujemy. Na pewno nie da nam żadnego motywu. Brzmi dobrze dla mnie. Jednak przeglądanie języka. Jednak uważaj na swój język, Jack. Będziemy musieli się cenzurować, jeżeli będziesz na scenie. Jak jedna osoba wyglądała, że była naruszona... Nie była naruszona chyba przez to odkrycie. A nie, co ona? Zostańcie! Zostań z wami tutaj wszystkimi? Otoczona przez zamkniętych w... Bóg wie jak... Tutaj jak długo? Trzeba po prostu być pierwsza, bo umrzeć. Na Rotswelle! Jest dziwna? Po prostu chcę atencji, zignorujmy ją. Tak. Ej, goście, skoro Emo wyszło z powietrza, myślałam. Teraz mówię ciasto tutaj, jest z Sparkle Pink the Pink Princess. Co znaczy ocalimy go, aby celebrować, zostaliśmy, kiedy zostaniemy ocaleni? Wspaniały pomysł, kimkolwiek jak... A nie, wspaniały pomysł. To będzie wspaniałe święto wtedy. Więc nikt nie umrze? Nie martwcie, James. Nikt nikogo nie zabije. Po prostu tutaj na jakiś czas tutaj tkniemy. Będzie okej. Okay. Ciepły uśmiech Ami sprawił, że całe zmartwienie odeszło. I z tym każdy usiadł, czy odszedł, zadaliśmy sprawdzić, co możemy. Sprawdzanie naszego nowego, beznadziejnie tymczasowego domu. O, bankomat! Bip, a to masz. Dzienna tam porcja otrzymana. Nie gadaj, mam kasy. Co to za debugger? Zero. Aha. No, mogę sam to czytać. Jak ja lubię muzyczkę z Danganronpy. Ale dawaj, Zero Escape też jest fajny. O, może mogę muzykę zmienić, a gówno. Kuchnia. Szukam noży. Toster, nożyczki, sok, jakieś przejście do piwnicy. Nie, to śmietnik. Odłamy wszystkie z nich. Czy oni stoją przeciwko rogu pokrytymi jest nożami? Co ty z nimi robisz? Ustaliłam, że musimy zaufać każdemu innemu, nie? Więc wyjątrzyłam każdy nóż tutaj, aby był miło siedziały. Teraz każdy może zobaczyć, że nikt go nie wziął, więc nikt nie będzie podejrzany. To właściwie dobry pomysł. Co nie? Grało w Danganronpa 1. W co? Nie teraz. Czego chcesz? Ja bym się, czy znalazłaś cokolwiek. Znalazłam mikrofalówkę. Telefonówkę? Co? Nie teraz. Jedna rzecz do gotowania, której mogę... Jedna rzecz do gotowania, której mogę użyć. Możesz tylko użyć mikrofalówkę? Czy ja wyglądam dla ciebie jak kucharz? Wybacz, po prostu ci zostawię. Naraz, Felko! Powoli mi odbija. Ale jeszcze nie teraz. Boże, jestem głupi. Idziemy dalej. Zamknięty. Dobra, sprawdźmy ten pokój po prawej. A konkretnie, a mogę sprawdzić inne pokoje? Pewnie nie teraz. Pokój Stevena, nie ma go. Nawet jeżeli byłby, wątpię, żeby odpowiedział. Ja będę sobie mapę robił, nie? Co to jest? Co to kurna jest? Pokój z pralnią. Co się tak czyni? James powiedział do siebie coś tak jak James? Czyli tak James? Nie myślę tak, czy będę mógł umyć mój armor jak to. Nie, czemu go nie zdejmiesz? Bo nie ma nic innego? Nie gadaj takiego nonsensu. Co? A ty, baby, kimkolwiek kurde jesteś? A. O, kocham ten zapach. Amy jeszcze ma ręcznik przy swojej twarzy, wąchając go. Jak pachnie? Myślisz, że jakby pachniał kupiutki? A tak, ja tam oczywiście. Emi zaśmiała się, do mnie uśmiechnęła. Zanim wróciła się znowu do tej półki z rzeczami do prania. A tutaj coś wystaje. Stretch? Stretch. O, ubrania po prawej, ciekawe czyje. Nie wiadomo. W prawo jest jakieś przejście? To chyba pokoje dalej, nie?
Dobra, idziemy stąd. Mam ich domy w dupie. Znaczy pokoje. Myślałem, że monokula mi się tu pojawi. Boże, co za nazwy. Zachodni hol. Pokój EV. Nawet bez nazwy się zorientowałem. A ty co robisz? Z drogi, kurde, chcę tam wejść. Co tam jest? Jest jakaś pokrywa, aby przejść na drugie piętro. A jest jednakże zamknięte. Próbuję zamek otworzyć. Wiesz, jak to zrobić? To nie jest takie ciężkie. Teraz proszę pozwól się skoncentrować, abym nie rozjebał tego. Okej. Wiesz, więcej energii w ciebie. Dzięki. Ale jak na razie, nie teraz. Co ty robisz? Gra. Próbuj wysłać wiadomość mailową przez Cybermatrix. Co? No wiesz, wysłanie elektronicznego listu. Maila? Maila. Nie wiesz, jak użyć komputera, nie? Nie mam pojęcia. To już znaczenia. Komputery działają tylko z wewnętrzną siecią. Bez internetu. Wiedziałem! Znaczy, wiedziałem to. Tak było. Jest to jakieś dziwne gówno. Dziwne? Właśnie się na nie patrzy. Tak, dziwne. Okej. Okay. Sam je zobaczę. Co to? Tarararara. Maybe przyjdź w późniejszej wersji. Okej. Patrzcie, dziwne gówno. Dobra, przejdę do tego górnego pomieszczenia. Mam nadzieję, że to tyle. Z pierwszego rozdziału, tak. Przeglądałem tutaj komputera, zobaczyć, są jakieś tutaj zapisy dla nas. I co znalazłeś? Hasło jest problematyczne. Naprawdę lubisz to słowo, co nie? Kiedy twoja kariera dotyczy socjalnych media, uważasz na swój słownik. Łapię. Oto, że mamy wiele rzeczy, któryś mieli taką potrzebę. Możesz leczyć ludzi także? No trochę, mogę leczyć rany i słabsze choroby. Nie mogę robić operacji czy czegoś, ale nie myślę, że musimy się o to martwić. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że widziałem wszystko. Udam się do mojego pokoju teraz. Po skończeniu śledztwa pierwszego piętra wróci do mojego pokoju. Zobaczmy, co tutaj jest. W środku szuflady były narzędzia, otoczone oraz nieotwarta notatka. Na temat męskiej oraz damskiej pokoi. Męskie pokoje zawierają narzędzia. Damskie zawierają zestaw kuchenny, używajcie ich jak chcecie. Drzwi do dormitorium są zamknięte elektronicznie, nie mogą być otwarte fizycznie. Drzwi do dormitorium są zamknięte automatycznie, są zamknięte. Ściany dormitorium są dźwiękoodporne, nic, ale odgłos konkretnie w środku drzwi jest tylko słyszalny. Czyli prawdopodobnie ktoś zostanie zabity nożem, nikt noża nie weźmie, bo to będzie w zestawie kobiet, ktoś do mnie puka. Co za frajer, pewnie chce mnie zabić. Hello, mogę mieć chwilę twojego momentu? Tata, co jest? Myślałam na temat naszego bezpieczeństwa, żeby nikt nie wychodził z pokoju po 10:00. Nie wiemy, czy nasz osoba, która zatrzymuje chodzić do koła, zostanie byłoby najbezpieczniejszą opcją. Czyli jak plan? Do której nie mam problemów. Czyli dobrze jak dla mnie. A to proty, spodziewa to tylko mnie. Wspaniale, będę powiedzieć reszcie, śpi dobrze. A jaka jest godzina? Nie teraz! No nie ma punktu, aby teraz zostawać dalej, nie? Idę spać. Dobra, zabijcie kogoś. A na koniec. Na temat wolnego czasu. Od teraz możesz spędzić swoje dni, gdzie krytyczne historie momentów wydają się kim chcesz. Możesz użyć tego czasu, aby zbliżyć się do swoich kolegów z klasy. Spędzenie czasu z nimi i danie prezentów, które znalazłeś, podniesie twoje relacje. Coś dobrego przyjdzie z tej przyjaźni. Proszę zauważ, nie każda postać będzie dostępna każdego dnia. Tylko może być stres albo niewolę spędzić czas z tobą. Na przykład Stefan nie ufa tobie i nie chce cię znać. Orzeczenie. Nie ma wystarczająco czasu, aby zdobyć maksimum przyjaźni z każdym. Wybierz przyjaciół mądrze. Możesz także olać dzień przez użycie łóżka. To nie jest jednak rada, aby mieć benefity. Wydarzenia z wolnego czasu nie są aktualnie dostępne w tym budynku. Idziemy do następnego momentu w historii. Minął już prawie tydzień zamknięty w tym miejscu. Nie ma słowa zewnętrznego świata. Dzień dobry, moi drodzy podwładni. Co jest, kurwa? No i dzisiaj
I dzisiejszy dzień już stał się gównem. Nie pokazywała się na ekran na nie od pierwszego dnia. Proszę, nie każdy bierze się pokoju EV. Mam prezent dla was. Wydało na to, że nie ma wyboru. Wydało na to, że chcę ostatnio się pojawić. Każdy już stoi na kompie z dyskiem w swoich dłoniach. Gdzie mój komp? Gdzie mój komp? Really? Na zewnątrz komputerze naprzeciwko pokoju miałem dysk z moim imieniem na nim. Było podpisane. Motyw. Mam ciarki ponownie. Dałem płytkę do środka i założyłem słuchawki. Zobacz, dobra, zobaczmy to gówno. Czerwony ekran, wow. Tylko odgłos. I to, no, tak. Witaj, jak się czujesz? Nie wiem, co to mówię, nie? Audio jest rozwalone, ale mogę usłyszeć coś. Matkę? Jest okej, okay. Idzie dobrze. Wiem, że próbujesz. Wiem, że możesz. Na pewno możesz. To był mój ojciec? Choroba? Uleczyć? Co jest? What the fuck? Koniec nagrania. Na moment mój świat się zawalił. Na pierwszy raz nie wiedziałem, jak długo stało moją rodzinę. I wtedy wystrzały broni? Co to kurwa jest? Za mną Jack... Nie, to nie byłem ja. Za mną Jack rozwalił swoje słuchawki i rzucił je przez pokój. To nie było tylko dla niego. Stephen patrzył na ekran, wstrząsnąc się. Maddie zakryła swoje oczy. Shin Bo był biały jak duch. Kłamstwa, kłamstwa! Kłamstwa! Cwele! Niemożliwe! Jak ona mogła? Nie! O nich ją zemdlał! Hej! Jest okej? Musiał zemdlać, weźmy ją do pielęgniarki. Ja pierdolę! Nara, Cwele! Gdzie idziesz? Nie twoja sprawa! Hej, czekaj! Co się tu kurwa odpierdala? Co tu się stało właśnie? Nie teraz! Shibo pobiegł do pielęgniarki, obudziła się kilka momentów później. Każdy wstrząsł się, co potem zobaczył na tych płytach, ale nikt nie mógł się podzielić. Mogli. Nie spałem dobrze tej nocy, nie od dłuższego czasu. Ostatecznie spałem, bo ktoś mi przeszkodził około 3 rano. Ktoś wali w moje drzwi ciężko. Brzmi, jakby to było pilne. Leon, wyłaź! Już! Jest jakby 3 rano. Może to... Już mówię! Idziesz za mną! To uczucie ponownie. Niepewność jego głosie, to nie jest żart. Co, pewność właśnie? Dobra, zabij mnie. Dorym Jamesa? Czemu? Czy jest otwarty? Właś! Możesz zobaczyć! Nie gadaj, że to będzie trup. Co widziałem, kiedy wszedłem do tego pokoju? Nigdy tego nie odzobaczę. O kurwa. James! Przestań! Nie dotykaj go! Co? Jak? Kto? Czemu? Nie wiem. Ale jeden z nas to stropił. Jeden z nas jest teraz wilkiem. Jak ty go znalazłeś? Nie znalazłem. Byłem na stówce. Usłyszałem Emi patrzącą z fojera? Była osoba, która go znalazła i pobiegła do wnętrz drzwi krzycząc jak krwaw morderca. Czekaj, gdzie jest Emi teraz? Pobiegłem do jej pokoju z nią i powiedziałem jej, aby cię zabarykadowała. Jest bezpieczna. To wtedy poszedłem po ciebie. Czemu mnie? Broń sceny, kiedy ja zbiorę resztę. Nie dotykaj jednej rzeczy. Wrócę zaraz. Jasne. Dajcie sprawdzić mi rzeczy, no kurna. Ktoś to zrobił. Jeden z nas jest mordercą. Wilk jest pomiędzy nami. Ale kto? Kto by to zrobił? Dlaczego? Chuj wie. I pewnie koniec pierwszego rozdziału. Nie, nie może być koniec pierwszego rozdziału, ale koniec demo na przykład. Koniec demo. I tak się właśnie zakończyła. Danganronpa. Gra Sheparda. I szczerze z tego, co autor pisał, ta gra nie będzie miała kontynuacji. Dlatego jak na razie zobaczymy się dopiero w następnych seriach.